Z nami prawdziwa legenda ostrołęckiego boksu, Mieczysław Mierzejewski. Jak widać, wciąż w dobrej, a w zasadzie w świetnej formie. Przyszedł dzisiaj oglądać galę Kurpiowska Kuźnia Mistrzów. No z pewnością godne zauważenia jest to, że jest w tym zestawie walka bokserska Tomka Kiernoska, który jest pana wychowankiem. Taki miły akcent tej gali z pewnością. Jestem dumny z tego, że te gale są realizowane w Ostrołęce, ponieważ byłem tym, który w 1978 roku rozpoczął boks w Ostrołęce, no i tak się to kontynuowało do dzisiejszego dnia. I ja wprawdzie odeszłem już 3 lata temu bezpośrednio z boksu, ale moi wychowankowie, moje dzieci kontynuują to moją piękną, wspaniałą tradycję. A oprócz tego to cieszy mnie to, że oprócz tych wspaniałych, pięknych walk w różnych K1, MMA, kickboxing, również jest walka mojego byłego zawodnika, ale obecnego też, Kiernoska Tomka, który u mnie rozpoczynał boks, no i jak widać kontynuuje z powodzeniem do dnia dzisiejszego. Dlatego to jest pięknie, no nie tak, w tej chwili to jest nie tak jak ja organizowałem na początku, w latach 78 to było skromnie i wszystko jeszcze w Wojciechowicach w tej hali. Nie było takich pięknego otoczenia, tych świateł wspaniałych, muzyki takiej, ale teraz jest to po prostu show, to show. No właśnie, tylko, można powiedzieć, tak, że niezwykła otoczka dzisiaj tej imprezy, no ale też trzeba stwierdzić, że niezwykle duże zainteresowanie, bo tylu kibiców w hali Mirka Duszegołasia to dawno nie widzieliśmy. No tak, to tak. Ja wprawdzie pamiętam takie walki, jak tu były gale boksu zawodowego 3-krotnie w Ostrołęce. To też nie było miejsc w ogóle nawet stojących, ale również pamiętam mistrzostwa Polski różnych kategorii, które realizowałem. Również była sala, zresztą jak pan redaktor też pamięta, i tak całe sale były również zapełnione. Ale to cieszy mnie to ogromnie, że jest gdzie w tej Ostrołęce pójść na sport, na sporty walki. No z pewnością cieszy także to, że pana podopieczni wychowankowie, mimo że przerwali karierę, to do niej cały czas wracali. Przykład teraz Tomka Kiernoska, ale także Przemysława Zyśka, który dzisiaj tutaj jest, który powrócił w świetnym stylu i wygrywa kolejne zawodowe walki, a także Marek Pietruczyk, który nie poddaje się i po wyjeździe do Anglii stara się kontynuować swoją karierę. No właśnie przed chwilą, przed zawodami z nimi się widziałem. Wprawdzie Pietruczyk jest w Anglii dalej i wraca tam, a już Przemysław Zyśk już wygrał 8 walk zawodowych. No i w krótkim, w najbliższym czasie ma szansę, jeszcze jak wygra 3, 4, 5 walk, stanąć o Mistrzostwo Europy, Młodzieżowe Mistrzostwo Europy w boksie zawodowym. Dotychczasowych 8 zwycięskich walkach. Ja byłem na kilku tych walkach. Teraz do Gliwic nie pojadę, nie będę mógł, ale mam nadzieję, że Ostrołęka również będzie widziała jeszcze Przemysława Zyśka jako zawodowca. No właśnie, chciałbym jeszcze zapytać, co trener Mieczysław Mierzejewski porabia na sportowej emeryturze? No aktywnie ja nie mogę powiedzieć, że LB, czyli leżenie bykiem na emeryturze. Ja cały czas biegam. Na zmianę biegam, rowerem jeżdżę, także aktywnie uczestniczę w tym moim już emeryckim życiu, bo zawsze to powtarzam, że sport, dowolny sport, nie musi to boks czy sporty walki, każdy sport, to daje zdrowie. I tak jak moim lekarzem rodzinnym rozmawiamy, i on, Tomek Sieran, też mówi, że Mieczysław, póki będziesz biegał, to będziesz żył w zdrowiu. I ja jestem przekonany o tym właśnie i dlatego to robię. Dziękuję bardzo, trenerze, za rozmowę i oglądamy walki dzisiejszej gali. Dzięki pięknie, do zobaczenia.